Dzisiaj tematem mojego filmu jest debiut fabularny Jana P. Matuszyńskiego Ostatnia rodzina. Kiedy niedawno mówiłem o polskim filmie biograficznym Bogowie, twierdziłem, że dla mnie to najlepszy polski film biograficzny, jaki widziałem. Oczywiście muszę to zweryfikować, bo wtedy wypadło mi kompletnie z głowy to, że widziałem film, biograficzny film, równie dobry, albo może nawet i lepszy od filmu z Tomaszem Kotem. A jest to właśnie Ostatnia rodzina. Jest to, tak jak powiedziałem, debiut Jana P. Matuszyńskiego. Film powstał w 2016 roku na podstawie scenariusza Roberta Bolesto i opowiada on o rodzinie Beksińskich, znanej rodzinie, powiedziałbym, intelektualistów, bo portretuje ona losy Zdzisława Beksińskiego, słynnego artysty, jego syna Tomasza, równie słynnego, na przykład lektora filmowego, i żony Zdzisława Beksińskiego, Zofii. Cała rodzina w komplecie. No i tak właśnie portretuje ten film losy tych ludzi, tej rodziny, a jest to nie tyle ostatnia rodzina, co wyjątkowa rodzina. Pod paroma względami na pewno, ale największym z nich jest to, że nad tą rodziną chyba wisiała jakaś klątwa. I jest właśnie zobrazowana w tym filmie, ponieważ od któregoś momentu do życia Beksińskich wkracza hardkorowo śmierć. Najpierw umiera matka, tylko nie wiem, czy teraz już w tym momencie nie wiem, Zdzisława, czy jego żony, babcia Tomka Beksińskiego. Później umiera jego mama, później popełnia samobójstwo on, a na końcu umiera jego ojciec Zdzisław. I to w naprawdę nieprzyjemnych okolicznościach. Jest to z mojej strony naprawdę mało powiedziane, ale w tym tutaj przypadku nie będę za dużo zdradzał. Jeśli chodzi o filmy biograficzne, tak jak na wstępie powiedziałem, wypadł mi z głowy, gdy omawiałem Bogów, no ale to jest naprawdę wielki, wielki film biograficzny. Jeśli by go gdzieś pokazać za granicą, moim zdaniem też zrobiłby furorę. Pewnie jakieś nagrody by się posypały. No jest to też mocny kandydat do jednego z najlepszych polskich filmów nie tylko tej ostatniej dekady minionej, ale też ogólnie najlepszego polskiego filmu XXI wieku. Teraz o reżyserze Matuszyński. Jego przypadek jest podobny do przypadku Jagody Szelc, reżyserki Wieży Jasny Dzień, o którym filmie tutaj mówiłem jakiś czas temu. Pod tym względem, że jest to debiut tego człowieka. Tak samo jakim Wieża była dla Jagody Szelc. No i to po prostu szczena opada. Jak ten film jest wyreżyserowany? Przede wszystkim napisany. Nie wiem, czy Robert Bolesto jeszcze kiedykolwiek napisze aż tak świetny scenariusz. Wielkość Matuszyńskiego objawia się w tym, jak poprowadził aktorów. Bo największym plusem tego filmu z wszystkich mniejszych jest to, że ten film jest absolutnie genialnie zagrany przez Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Aleksandrę Konieczną. Absolutny popis w tym aspekcie. No i ja szczerze powiedziawszy, tak dobrze zagranego polskiego filmu przez więcej niż jedną osobę z obsady aktorskiej, to teraz sobie nie przypominam, albo musiałbym sięgać pamięcią daleko. Teraz taki pierwszy film, który przychodzi mi do głowy, który byłby zagrany przez dużą ilość obsady, co najmniej bardzo dobrze, to są Psy Pasikowskiego. Ale to od Psów Pasikowskiego już trochę czasu minęło. Także top aktorski, top reżyserski, jak na debiut. Tak jak mówię, rozwala czaszkę ten fakt. Pamiętam, że z początku, gdy go po raz pierwszy oglądałem i byłem młodszy jakoś, nie sądziłem wtedy, że dane mi jest oglądać jakiś naprawdę wielki, wielki film. Ale potem z każdym kolejnym seansem moja opinia się na ten temat zmieniała. I dzisiaj sądzę, że jest to już film tak naprawdę kultowy. Jest to też, tak moim zdaniem, wizytówka odrodzenia polskiego kina tak naprawdę. Z tej zapaści, o której też kiedyś mówiłem w latach, powiedziałbym, 2006-2016. Bo Ostatnia rodzina jest właśnie z 2016 roku i tak jakby zaczyna się już to wychodzenie z głębokiego kryzysu, z nieudanych komedii romantycznych, strasznych komedii romantycznych i nie tylko zresztą. Filmów gatunkowych, również w dużej części nieudanych, kopiujących nieudolnie
produkcje zachodnie. To był ten czas, gdzie wyszło właśnie i poprawa tego stanu, to jest gdzieś 2016-2017 rok. Ostatnia rodzina, niedługo po tym, Wieża Jasny Dzień, 2 lata wcześniej Bogowie, już to był jakiś przebłysk, że z polskim kinem jest coraz lepiej. Wołyń Smarzowskiego, no ale to, ale Smarzowski to dla mnie jeden z najlepszych polskich reżyserów ostatnich kilkunastu lat, więc po prostu to był jego kolejny dobry film. Zimna Wojna Pawlikowskiego, to samo. No i Komasa zrobił Boże Ciało, o którym na moim kanale pojawi się omówienie też tego dla mnie wielkiego dzieła. Ponoć były tam jakieś kontrowersje w związku z osobą Tomasza Beksińskiego pokazaną według scenariusza Bolesto w tym filmie. Niektórzy chyba mówili, że jest to przegięcie w którąś ze stron, że nie do końca Tomasz Beksiński rzeczywiście taki był, jaki jest ukazany w tym filmie. Ale ja się nie wypadłem, ponieważ nigdy jakoś Beksiński, Tomasz i ogólnie zresztą ta cała rodzina mnie nie fascynowała. To właśnie nie jest tak, że ja znałem tę rodzinę i teraz, gdy oglądałem ten film po raz pierwszy, nagle już też ta historia ich była mi znana. Nie, nie była mi znana kompletnie. Ja nawet w 5% nie kojarzyłem tych ludzi. Chociaż ich popularność powinna przebić się też do mojej świadomości, ale jakoś no to nie był ten czas. Jakoś nie trafiłem w ten czas, bo gdy prawdziwy Tomasz Beksiński popełnił samobójstwo, to był 99 rok bodajże, czy 2000, to miałem 11-12 lat, także byłem dzieciakiem. Jakoś aż tak jeszcze wtedy nie fascynowałem się. Znaczy ogólnie do tej pory się nie fascynuję celebrytami, bo uważam to za stratę czasu. Ale to nie był celebryta w realnym znaczeniu tego słowa, tylko po prostu osoba znana wtedy. Tak się po prostu mówiło na osoby publiczne. Nie tak jak później, że weszło do obiegu słowo celebra, celebrytyzm. Co za tym idzie celebryta. Że tak jakoś rodzina Beksińskich mnie ominęła, ale za to ten film mnie nie ominął. Przybliżył mi na pewno losy tej rodziny, no i tę naprawdę to można powiedzieć klątwę śmierci. Jest to też uchwycone pięknie w tym filmie. Tutaj Matuszyński zresztą też za pomocą montażu dokonuje pod tym względem wielkiej roboty. I za to brawa. I ogólnie brawa za wielki debiut. Jego drugiego filmu jeszcze nie widziałem. Bodajże to jest film o śmierci Grzegorza Przemyka. O zabójstwie Grzegorza Przemyka, ale nie chcę tutaj mówić, że to jest stuprocentowo pewne, ale tak mi się wydaje, że to jest w kolejce do oglądnięcia dla mnie. A kolejka jest bardzo długa. Okej, to by było tyle na temat drugiego najlepszego polskiego biograficznego filmu, jaki widziałem w życiu. Do usłyszenia w następnym wideo. Cześć. No, przejdź do rodziców. No, zobaczymy. No. Oj, się obżarłeś. O, ty się cieszę. Radośnie jestem z tobą. Ale dobre. Tomciu, a ty poszedłbyś na chwilę do babci Beksińskiej? Nie, chcę tam śmierdzić, się zżygam chyba. To jest jedyna mama twojego taty. Twoja ulubiona babcia, jak byłeś mały. Wieszała z tobą twoje klepsydry. Dobrze, no dobrze, no ale co chcesz mi przez to powiedzieć? Dobrze, dlatego ma nie śmierdzieć. Gdzie jest ten... No tu leżał. Otwierać gdzie jest? Przyłożyłam. Ty bardzo źle mówisz, synek, wiesz? Ranisz wszystkich i ani razu nie pomyślisz o tym, że nam jest trudno. Słyszysz? Thank you.
dobry. O, czuję, że noc była pracowita. Jak się dziś zija miewa? Oczy otwarte, rozwijamy się. Teraz proszę o efekt pary.